Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Jak widzicie, pierwsza zagadka z nami. No i czego szukamy? Szukamy przysłowia, ale żeby to przysłowie odnaleźć, najpierw trzeba uzupełnić brakujące litery. Także do dzieła, bo kto pierwszy, ten lepszy. Ja już przypominam zasady, a wy, jeżeli już zastanawiacie się nad rozwiązaniem zagadki, to jest szansa, że ktoś sobie szybko poradzi, a w tym programie refleks ma znaczenie, bo im więcej rozwiązanych zagadek, tym więcej zwycięzców. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. No dobrze, jest ktokolwiek przed telewizorem, bo regulamin za nami, zagadka na ekranie, pierwsze 50 zł do wygrania, także ja już czekam na pierwszy telefon. Numer do studia to 704-304-310, z tym, że warto ten numer wybrać, jak już mamy przygotowaną odpowiedź, bo czasami tak jest, że wydaje nam się, że szybko poradzimy sobie z zagadką i najpierw wybierzemy numer do studia, to jest późna pora. Nawet jeżeli jesteśmy przed telewizorem, a pewnie osób jest niewiele, to jednak myśli się wolniej i nie tak szybko jak w ciągu dnia, więc warto mieć to na uwadze i do studia wybierać numer, jak już mamy przygotowaną odpowiedź. No dobrze, zastanówmy się w takim razie, jakie przysłowie ukryło nam się tutaj na ekranie. No mamy widoczne niektóre litery, tylko niektóre litery. Kto z Was potrafi uzupełnić pozostałe i odczytać całe przysłowie, zgarnie pierwsze 50 zł, tylko pamiętajcie o tym, że nie chodzi tylko o to, żeby rozwiązać zagadkę, ale żeby zrobić to szybciej niż pozostali i nie zwlekać od razu zgłaszając się do studia, bo w tym programie codziennie wygrywacie pieniądze, ale na pewno liczy się nie tylko umiejętność rozwiązywania zagadek, ale i czas. No dobrze, jeżeli jest już ktoś, kto być może sobie poradził, no bo kto wie, może faktycznie jest ktoś, kto akurat w tych zagadkach jest mocny, no to śmiało, nie ma co czekać, numer do studia znacie, jest widoczny na ekranie, także kto tylko sobie poradzi, ja już zapraszam do studia, już można wybierać numer, już można wygrywać pieniądze. Ważne tylko, żeby znać odpowiedź. Czy jest już ktoś, kto wie? Czy wszyscy śpią? Ja wiem, że to początek weekendu, więc po całym tygodniu pewnie zmęczeni. Chcemy troszeczkę odespać, a rozumiem, że w tej przedświątecznej gorączce bieganiny, zakupów, sprzątania, porządków i różnych innych rzeczy po prostu wieczorem czasami padamy jak muchy i nie jesteśmy w stanie wysiedzieć dłużej. Jeżeli jest ktoś, kto w jakimś takim wolniejszym tempie sobie zaplanował te przygotowania świąteczne i może sobie dzisiaj posiedzieć nieco dłużej przed telewizorem, może nie musi jutro rano wcześniej wstać, no to śmiało, zapraszam do zabawy. Na pewno nie masz o tej godzinie dużej konkurencji, także tym bardziej warto skorzystać z możliwości wygrywania pieniędzy. 50 zł, pierwsze 50 zł, dla kogo? No na pewno dla kogoś, kto zna, kojarzy przysłowia. Ja wiem, że to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że te przysłowia jeszcze paręnaście lat temu to było coś, co używaliśmy częściej. Czego używaliśmy częściej? To było coś na porządku dziennym, przytaczaliśmy regularnie te przysłowia. Teraz w dobie tych wszystkich sprzętów komunikujemy się przez telefony jakoś krótko, jak najkrócej, czasem bez pomocy nawet wyrazów, tylko jakiś obrazek. Także no ciekawa jestem, czy ktoś te przysłowia pamięta. Może babcia, może dziadek przypomina czasem, może rodzice. Myślę, że te osoby młodszej daty mogą mieć już problem ze skojarzeniem chociaż kilku przysłów, przypomnieniem sobie chociaż kilku przysłów. A szkoda, bo to takie nasze narodowe mądrości, które na pewno trafnie mimo upływu lat wciąż są aktualne. No dobrze, kto sobie poradził, kto już wie, zapraszam. 704-304-310 to ten numer. Jeszcze raz go podyktuję, jeżeli jest ktoś, kto to przysłowie już rozszyfrował, niech wybierze numer razem ze mną. Uwaga, 704-304-310. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
No pewnie, że tak. Poprawna odpowiedź, 50 zł zatem wędruje w pana ręce, a my możemy biec dalej. No to dobrze. Co tym razem? No, reżyser mówi, trochę trudniej będzie. No faktycznie, dłuższe przysłowie. Wciąż pozostajemy w tej kategorii, więc kto jednak nie czuje się mocno w tych przysłowiach, to tym razem również pewnie odpuści. Natomiast kto chce wygrać pieniądze, tu czeka kolejne 50 zł, ale trzeba rozszyfrować, uzupełnić te brakujące litery, bo to jest ten problem, i rozszyfrować całe przysłowie. Dłuższe niż poprzednie, ale mam nadzieję, że i tutaj dacie sobie sprawnie radę. 704 304 310 to ten numer, ale myślę, że wiecie, jak tutaj trafić, skoro już pierwszy zwycięzca cieszy się wygraną, to mam nadzieję, że to taki dobry początek tego, co nas dzisiaj w programie czeka. Pomyślmy. Bo czasami niektórzy chcą rozwiązywać zagadki tak na hura. Jak się okazuje, że któraś zagadka jest nieco trudniejsza, bo wymaga chwili skupienia, no to się okazuje, że już chętnych zaczyna brakować. Spróbujcie, może ktoś z was poradzi sobie z tą zagadką, tylko trzeba tutaj uzupełnić trochę liter, także no, przyjrzyjcie się chwilę tej zagadce. To nie jest tak, że zerkniemy i od razu widzimy, o jakie chodzi przysłowie. Trzeba się skupić, spróbować uzupełnić te litery. No przede wszystkim trzeba chociaż kilka tych przysłów pamiętać, bo bez tej wiedzy trudno będzie sobie radzić z tego typu zagadkami. Kto pamięta przysłowia? Kolejne 50 zł do wygrania i nieco dłuższe przysłowie. Kto tym razem będzie najszybszy? Przyjrzeliście się uważnie zagadce? Jeżeli tak, to zapraszam. 704 304 310. Uzupełniamy brakujące litery i próbujemy odczytać całe przysłowie. Ciekawa jestem, kto poradzi sobie najszybciej. No, pierwsza tego typu zagadka rozwiązana dość szybko przez was, także ja jestem dobrej myśli. No, ja wiem, że to jest późna pora. Wiem, że niewiele osób przed telewizorem. Im mniej osób próbuje rozwiązywać zagadkę, tym mniejsza szansa, że komuś bardzo szybko się uda. Także ja staram się być cierpliwa. Wiem, że to jest i taka pora, i taki typ zagadki, że no, może być ciężko, ale mam nadzieję, że ktoś da sobie radę. 704 304 310. Kto pamięta przysłowie? Przyznać się, bo można wygrać pieniądze. 50 zł czeka. Śmiało, rozwiążmy jak najszybciej tę zagadkę, bo czekają kolejne. Będą coraz trudniejsze. No niestety tak to w programie jest, że zaczynamy od tych prostszych zagadek, żebyśmy się mogli rozgrzać, przygotować do tego, co nas czeka, ale potem każda kolejna zagadka robi się coraz trudniejsza. No ale nie ma tego złego, bo będzie też więcej pieniędzy do wygrania. Także kto lubi te większe wyzwania i na nie czeka, to spokojnie jeszcze zdąży się doczekać, miejmy nadzieję. Natomiast kto woli te zagadki nieco prostsze, to jeszcze teraz jest szansa, chociaż już teraz to przysłowie wcale do najkrótszych nie należy, ale jeżeli chociaż kilka przysłów pamiętasz, znasz, to spróbuj, może ci się uda. 50 zł czeka, jeszcze nie usłyszałam telefonu od zwycięzcy, także to ty możesz nim być. 704 304 310.
ktoś już wie? Śmiało, bo szkoda czasu. Im szybciej poradzimy sobie z tymi no, nieco prostszymi wciąż zagadkami, tym więcej czasu zostanie nam na te trudniejsze. Nie będziemy się musieli wtedy stresować, że już musimy kończyć, że już przechodzisz do następnej zagadki, bo czas goni. No, oczywiście, że chcielibyśmy jak najwięcej zagadek rozwiązać w programie, a czasu programu mamy tyle, ile mamy i nie możemy go jakoś magicznie rozciągnąć. Także jeżeli jest ktoś, kto próbuje rozwiązać tę zagadkę, to szansa na wygranie 50 zł jest. No i zasada, kto pierwszy, ten lepszy, wciąż aktualna. No, reżyser mówi, o nie, już to chwilę trwa, a miałem nadzieję, że szybciej poradzimy sobie z tą zagadką, dlatego 2 minuty, tyle proponuje nam reżyser i mam nadzieję, że to wystarczy. Gotowi? No to uwaga, czas, start. 704 300 400 310 to numer, który prowadzi do studia. Jeżeli jest ktoś, kto być może już poradził sobie z zagadką, niech nie czeka do zera. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto być może jeszcze się zastanawia, no to śmiało, może ta minuta i 40 kilka sekund to czas, który ci wystarczy. 704 300 400 310. Czekam na kolejnego zwycięzcę. Już pierwsza zagadka tego typu za nami. Kto następny? No, czasu coraz mniej. Została nam już tylko minuta. Czy zdążę usłyszeć telefon, zanim to odliczanie się zakończy? No, mam nadzieję, że tak. Nie czekajcie do zera. Jeżeli teraz ktoś zna odpowiedź, szkoda dać się wyprzedzić, albo no, szkoda po prostu czekać. Im szybciej rozwiążemy tę zagadkę, tym szybciej kolejne osoby będą miały szansę na wygrywanie pieniędzy. 45 sekund. Jeszcze raz przypomnę numer do studia. Może ktoś właśnie poradził sobie z zagadką i chce wygrać pieniądze, to zapraszam. 704 304 310. I uwaga, pół minuty. No i zostały sekundy. Uwaga. Czy jest w drodze do studia ktoś, kto zna odpowiedź? Bo zostało 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. I słuchajcie, to jest dopiero druga zagadka. Czekają następne, także dobrze by było, żebyśmy sobie już z nią poradzili. Już chwilę jest na ekranie, także kto zdążył się przyjrzeć uważnie tym literom, które są odsłonięte, to może udało mu się uzupełnić te, których nie widać i już wie, o jakie przysłowie chodzi. No, potrzebujemy jednej osoby. Kto? Śmiało, przejdźmy dalej. Myślę, że do tej pory, nawet jeżeli niewiele osób przed telewizorem, to ktoś już mógł sobie poradzić.
No jedna osoba na pewno, a tyle wystarczy, żebyśmy rozwiązali tę zagadkę. Jeżeli jeszcze krzątacie się gdzieś po domu, może na przykład przyjemniej Wam się robi tak na spokojnie porządki w nocy, albo coś tam szykujecie sobie jeszcze, zerkając na ekran, no to może udało się komuś rozwiązać zagadkę. 50 zł czeka. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. No podobno tak jest, 50 zł. Wędruje w Pani ręce. No, nie wiem, czy to prawda, ale w naszym przysłowiu tak to się prezentuje. No nie wiem, co ten nasz reżyser do tych bab cierpi, że tak często pojawiają się przysłowia właśnie z tym związane. No dobrze, biegniemy dalej, nie zatrzymujemy się tutaj dłużej, bo szkoda czasu. Cieszę się, że Pani udało się sprawnie zagadkę rozwiązać. Może Pani słyszy czasami to przysłowie, nie wiem, z ust męża albo jakiegoś innego mężczyzny. Ja wiem, że to się zdarza. No dobrze. Co dalej? No, również 50 zł do wygrania, no i też nie za krótkie przysłowie. Ale skoro już dwa za nami, no to może zdążyliście się wprawić troszeczkę w ten typ zagadek i teraz pójdzie nam szybciej. 704-300-4310 to wciąż aktualny numer do studia. Można go wybrać z komórki, można z telefonu stacjonarnego, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy masz przygotowaną odpowiedź, bo bez tego nie ma sensu dzwonić. Kolejne 50 zł czeka. Tylko kto pamięta te przysłowia? Bo wiem, że chociaż dwie osoby przed telewizorem są, no i zdążyły sobie przypomnieć dwa przysłowia. Kto następny? Może któraś z tych osób, które już wygrały dziś pieniądze, bo zdążyły się już rozgrzać, już jakoś w ten typ zagadek wkręcić, no to teraz tak na rozbiegu wypadałoby rozwiązać i te kolejne coraz trudniejsze. Miejmy nadzieję, że nam się to szybko uda. 50 zł czeka i już kolejna osoba ma szansę na wygraną. Tylko mam nadzieję, że ktokolwiek próbuje. To jest jednak taka pora, że nawet jeżeli zdarza się, że zastaniemy te kilka osób przed telewizorem, kiedy się z Wami witam, to im później, tym większe ryzyko, że jednak zdecydujemy się na sen prędzej czy później. Także póki jeszcze ktokolwiek po drugiej stronie ekranu jest, zapraszam. No, co tym razem? Jaka mądrość życiowa ukryła się tutaj wśród tych liter? No, reżyser ewidentnie postawił sobie za zadanie odświeżyć Wam tę dziedzinę, tę kategorię, jaką są przysłowia. No i może i dobrze, bo faktycznie zapominamy coraz częściej o tych przysłowiach, coraz rzadziej je przytaczamy. Takie szybkie to życie się zrobiło, bardzo szybko się ze sobą komunikujemy i oby jak najkrócej, więc te przysłowia faktycznie odchodzą w niepamięć. A szkoda, bo to takie nasze właśnie ludowe mądrości, które mimo upływu lat faktycznie nie tracą na aktualności. Kto sobie poradzi? No, do tej pory i panie, i panowie radzili sobie z zagadkami. Tym razem kto? O, reżyser mi tutaj właśnie mówi, że pani, która przed momentem wygrała pieniądze po raz pierwszy w życiu. No to tym bardziej gratuluję. Ja się bardzo cieszę, jak słyszę w programie takie osoby. Fajnie taki prezent sobie zrobić przed świętami. Akurat może Pani jeszcze jakieś ostatnie porządki w domu, może jakieś przygotowania. No i proszę, i 50 zł powędruje na konto. No to skoro
udaje się dzisiaj i takim osobom, które pierwszy raz w życiu wygrywają pieniądze, tobie też się uda. Tylko spróbuj, daj sobie szansę. Jeszcze nie usłyszałam zwycięzcy, no ale oczywiście, żeby próbować, żeby wybierać numer do studia, trzeba znać odpowiedź. Także najpierw skupmy się na zagadce, a następnie wybierzmy numer, jeżeli tylko uda nam się zagadkę rozwiązać. Numer do studia to 704-304-310. Ja już czekam na kolejnego zwycięzcę. Tylko skupcie się uważnie na zagadce, żeby potem nie było takiej sytuacji, że na przykład zgubicie jakieś słowo albo zmienicie ich kolejność. Tutaj specjalnie to wszystko się układa tak po kolei, żebyście uzupełniając te litery potem mogli sobie na głos odczytać to przysłowie i sprawdzić, czy wszystko tutaj pasuje. Jeżeli tak, to dopiero wtedy wybieramy numer do studia. Bo to jest późna pora, może się zdarzyć, że coś nam tam umknie, coś powiemy po swojemu, a to musi być dokładnie taka odpowiedź, jakiej oczekujemy. Czyli no, po prostu te wyrazy tutaj są ułożone w takiej kolejności, w jakiej mają się pojawić. Tyle, że trzeba uzupełnić brakujące w nich litery. Jest trudno, bo nie słyszę jeszcze telefonu, a myślałam, że do tej pory już uda nam się tę zagadkę rozwiązać. No jeszcze czekam. Kto próbuje, kto się nie poddaje, bo czasem tak jest, że rzucimy okiem na zagadkę i próbujemy, ale gdzieś przez krótką chwilę nie wychodzi nam dopasowanie żadnego słowa, więc na wszelki wypadek rezygnujemy. Szkoda rezygnować, bo jest niewiele osób przed telewizorem. Jeżeli każdy się podda, no to nikt nie powalczy o pieniądze. Do tej pory idzie Wam całkiem nieźle, bo już kilka zagadek za nami, no ale czekają kolejne. No dobrze, reżyser mówi, to ograniczenie czasowe pomogło przy poprzedniej zagadce, więc on spróbuje i teraz może tutaj też troszeczkę nas to zmobilizuje. Podobno szczęśliwi czasu nie liczą, no ale myślę, że ograniczenie tego czasu może faktycznie przyspieszyć rozwiązanie tej zagadki. Uwaga, gotowi? Czas, start. 704-304-310 to jest ten numer do wygrania 50 zł, jeżeli ktokolwiek próbuję się zmierzyć z zagadką i jeszcze jej nie rozwiązał, to mam nadzieję, że ta minuta i 40 kilka sekund wystarczy. Może masz już jedno, dwa słowa i brakuje ci jeszcze jednego, żeby odgadnąć, o jakie przysłowie może chodzić, to potem może już resztę słów uda się szybciej dopasować. Ważne, żeby próbować, bo jeszcze szansa jest. Półtorej minuty. Siedemset cztery, trzysta cztery, trzysta dziesięć. Minuta. To
zdąży, bo coraz mniej czasu, a naprawdę już ten czas moglibyśmy wykorzystać na kolejną zagadkę. Już kolejne osoby miałyby szansę wygrywać pieniądze. Nie czekajcie. Zostało 30 kilka sekund. No to chyba na rozwiązywanie tej zagadki za późno. Czekam na kogoś, kto już sobie poradził. Uwaga, 20 kilka sekund. 20 sekund. No to kto gotowy, to jest najwyższa pora, żeby wybrać numer, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. 704-304-310. I uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, fanfary już są. A zwycięzca? Śmiało, rozwiążmy tę zagadkę, biegnijmy dalej. Wiem, że jesteście sobie w stanie z nimi radzić, bo to nie pierwsza zagadka tego typu przed nami dzisiaj, a kolejne przecież już mogłyby się pojawić na ekranie. Czy ktoś wybrał numer do studia? Jeszcze raz podyktuję. 704-304-310. 50 zł do wygrania. Co się dzieje? Czyżby wszyscy się poddali, albo po prostu wszyscy poszli spać, bo weekend chcą wykorzystać na jakieś tam ostatnie przygotowania i porządki? No to tak jest, że to ostatni weekend przedświąteczny, więc pewnie robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby w weekend zdążyć wszystko ogarnąć, bo w tygodniu, kiedy pracujemy, to jest nam trudniej. Kto jest przed telewizorem? Kto nie musiał się kłaść dzisiaj wcześniej spać? A może ktoś, kto zazwyczaj o tej porze przesiaduje przed telewizorem, bo jakiś taki ma tryb funkcjonowania, że ta późna pora mu sprzyja. No to tym bardziej. 50 zł czeka, jeżeli kojarzysz przysłowia, warto spróbować. No, ja wiem, że o tej godzinie nie wystarczy po prostu nie spać i gdzieś tam jednym okiem zerkać na zagadkę, leżąc już w łóżku, bo to może nie wystarczyć, żeby udało nam się zagadkę rozwiązać. Oprócz tego, że jesteśmy w miarę przytomni, to jeszcze trzeba mieć odrobinę sprawny umysł, a tak na zmęczonego to myślę, że może być z tym problem o tej godzinie. Nawet jeżeli są pojedyncze osoby, które do tej pory wytrwały przed telewizorem, to może się zdarzyć, że te osoby już nie są w stanie rozwiązywać zagadek, bo czują, że ten sen już gdzieś tam nas dopada i umysł zbyt cenny. No, jeżeli ktoś jednak dał sobie radę, a nadal liczę na to, że komuś się udało, skoro już kilka zagadek tego typu rozwiązaliście, to znaczy, że się da i że potraficie i że pamiętacie te przysłowia. Może nie wszyscy, może te osoby młodszej daty już nie bardzo kojarzą te kategorie, ale myślę, że reżyser wybierając przysłowia do tego typu zagadek, wybiera takie, które na pewno słyszeliśmy, które znamy. Tu nie chodzi o to, że siedzi z księgą przysłów, wertuje ją i wybiera takie przysłowia, których sam nigdy nie słyszał. Nie, to nie tak. Także ja wiem, że jak mamy widoczne tylko niektóre litery, to trudno jest wpaść na to, jakie to może być przysłowie i wydaje nam się, że może to jest mało znane, skoro jeszcze nie znamy rozwiązania. No mógłby reżyser wybrać tutaj takie przysłowie, o których nikt z nas albo mało kto słyszał, no ale przecież to nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby zagadka była zbyt trudna. Tu chodzi o to, żebyście sobie z nimi radzili. Oczywiście, że ten stopień trudności wzrasta, ale wzrasta też nagroda. Ja już bym chciała przejść do tych trudniejszych zagadek, ale i takich, za które będę mogła oddać dużo większe pieniądze. Na razie jeszcze wciąż 50 zł do wygrania. Jeżeli jest ktoś, kto sobie z tą zagadką poradził, czekam. Zawsze możesz się włączyć do zabawy kolejny raz. To nie jest tak, że jak teraz wygrasz pieniądze, to już potem nie możesz próbować. Możesz! Tylko ważne, żeby tę wiedzę na temat przysłów posiadać, no bo tutaj przy tego typu zagadkach no jest to raczej niezbędne. Kto sobie poradził? Kto już wie? Hmm,
reżyser mówi, wiesz co, Ewa, ja się tu chyba szykuję do zmiany zagadek, bo może faktycznie te przysłowia jeszcze kilka na początku, takich prostszych, krótszych, to z rozpędu udało wam się rozwiązać, ale im trudniej się robi, tym chyba mniej chętnych, a może problem polega na tym, że nie im trudniej się robi, tylko im później się robi, tym mniej osób przed telewizorem i tym większy problem z tym, żeby ktokolwiek spróbował zagadkę rozwiązać. No mam nadzieję, że jednak komuś się udało, bo już naprawdę chcielibyśmy przejść dalej. Czy jest ktoś, kto rozszyfrował to przysłowie? Wystarczy jedna osoba. Nie chodzi o to, żebyśmy czekali do momentu, aż więcej osób dałoby sobie radę z zagadką, bo po pierwsze trudno o więcej osób przed telewizorem o tej godzinie, po drugie no, tym trudniej, żeby więcej osób podjęło się rozwiązania zagadki i zagadkę rozwiązało, no bo czasami tak jest, że próbujemy, ale nam się nie udaje, no, może się tak zdarzyć, natomiast jest to przysłowie, które powinniście kojarzyć, także mam nadzieję, że jednak usłyszę telefon, no, lepiej późno niż wcale. Tylko lepiej teraz niż później, bo jak reżyser zmieni tę zagadkę, no to już wtedy może się okazać, że tej szansy nie będzie. 704 304 310. Czy jest ktoś, kto sobie już poradził? No, jeżeli myślicie, że to jest ostatnia zagadka dzisiaj, no to nie, reżyser sporo kolejnych ma przygotowanych. Także szkoda czekać, bo im dłużej zwlekacie, tym mniej czasu faktycznie zostaje nam na kolejne. No to nie jest tak, że jeżeli będziemy czekać w nieskończoność, to ta zagadka tutaj będzie na ekranie i będzie. No nie, no przyjdzie taki moment, kiedy reżyser powie, dobra, tyle czasu nie słyszę odpowiedzi, to może jednak nic sobie z nim nie poradził, zmieniamy zagadkę. Jeżeli coś ma się okazać zbyt trudne, no to lepiej to zmienić. Także jeszcze teraz 50 zł do wygrania, ale naprawdę najwyższa pora, żebyśmy tę zagadkę rozwiązali i mogli przejść do kolejnych. 704 304 310. Komu się udało? Jeszcze jest szansa. I? Dobrze, słuchajcie, umówmy się tak. W tym razem wybieramy razem numer i albo usłyszę telefon z poprawną odpowiedzią i ktoś wygra pieniądze, albo reżyser zmienia tę zagadkę i biegniemy dalej. Uwaga, 704 304 310. Muszę usłyszeć kogoś w tym momencie. Komu się udało rozwiązać to przysłowie? Czy ktoś wybrał numer razem ze mną? No mam nadzieję, że tak, bo reżyser już pokrzykuje, że będzie zmieniał zagadkę, także jeżeli ktoś ma zdążyć wygrać pieniądze, to teraz. I biegniemy szybko dalej. Nie ma co czekać. I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. No ledwo mi się udało, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i pan skorzystał. Nie wiem, ilu się biło, ale pan skorzystał, był pan najszybszy i tym sposobem 50 zł wędruje właśnie w pana ręce. Bardzo się cieszę, bo chwilę ta zagadka była z nami. No dobra, biegniemy dalej. No, reżyser się zastanawia, czy wyświetlić tę zagadkę, więc aż się boję, co się wydarzy. O, więcej pieniędzy do wygrania, bo 100 zł. Aj, pożałowałeś nam tutaj liter.
No, wcale się nie dziwię, że się reżyser zastanawiał. Dłuższe przysłowie i niewiele odsłoniętych liter. No, jeżeli uważasz, że poprzednia zagadka, mimo że była trudna, no, udało się ją rozwiązać, to zamiast nam tutaj ułatwić zagadkę, to dodajesz jeszcze trudniejszą. Dobrze, no jak chcesz, zobaczymy jak to się w takim razie ułoży. No, ja mogę zaczekać na zwycięstwo, nie ma problemu, natomiast myślę, że o takiej godzinie, kiedy naprawdę dużo spraw na naszej głowie, tuż przed świętami, tuż przed nowym rokiem, dużo spraw, które jeszcze w tym starym roku chcemy pozałatwiać, jest naprawdę, jak już ktoś siedzi o tej porze przed telewizorem, no to myślę, że szkoda męczyć widzów tymi trudniejszymi zagadkami. Mogliby powygrywać pieniądze, może mniejsze, ale za te prostsze, mniej wymagające zadania. No ale dobrze, skoro zagadka pojawiła się na ekranie, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Mam nadzieję, że po prostu ktoś spróbuje sobie z tą zagadką poradzić. 100 zł do wygrania. Przyjrzyjcie się uważnie. Ja wiem, że no, nie ma się tu czemu przyglądać, skoro tylko kilka liter odsłoniętych. Ale może komuś się uda. Piotrek, ja tak patrzę na tę zagadkę, jest trudniej niż poprzednio, a czekaliśmy dłużej niż się spodziewaliśmy na rozwiązanie tej poprzedniej zagadki, więc ja myślę, że jeżeli chciałbyś tutaj sprawnie usłyszeć odpowiedź, to myślę, że powinieneś zaproponować jakąś nagrodę bonusową. Jest już trudniej, mało odsłoniętych liter, no, reżyser mówi dobrze, niech będzie, nawet 1000 zł do wygrania. Ale umówmy się, że jak najszybciej usłyszę odpowiedź. Gwarantowane 100 zł za rozwiązanie tego przysłowia i 900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund, czyli łącznie nawet 1000 zł do zgarnięcia. Kto sobie poradzi? No to jest jakaś motywacja, na pewno przyjemniej walczy się o 1000 zł, a nie o 100. Ale i tak, no za mało tych odsłoniętych liter, więc no fajnie, że możemy powalczyć o większą nagrodę. Może to kogoś zmotywuje do działania, natomiast większe pieniądze nie sprawią, że zagadka będzie prostsza. Może dorzuć jeszcze jakieś litery, Piotrek, co? No nie bądź taki, no wiesz, że jest późno. Sam wiesz, ile pracy cię czeka przed świętami, jeszcze ile rzeczy musisz zrobić. Widzowie też nie mają czasu, żeby jakoś dłużej zastanawiać się nad tymi zagadkami. Także przynajmniej dzisiaj, no już daj spokój. Dorzuć jakieś litery. Zanim ktoś wyłączy telewizor, próbując rozwiązać tę zagadkę i nie da sobie rady, to lepiej dorzuć jakieś litery. Dobrze, 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 już żebyś nie narzekała, masz. W pierwszym pierwsza, w czwartym pierwsza litera i w ostatnim również pierwsza. No to już coś. To już coś, tylko trzy litery, ale no zawsze to lepiej niż wcześniej wyglądało to na ekranie. No i ja się cieszę każdą literą, która się tutaj pojawia, bo czasami faktycznie jest tak, że brakuje nam tej jednej litery, żeby zaskoczyć, żeby jakieś słowo rozszyfrować. Komu się uda? Nawet 1000 zł do wygrania.
ja cały czas czekam na kolejnego zwycięzcę, tym bardziej, że do tej pory kilka osób już wygrało. Ale z tą poprzednią zagadką już był jakiś problem. Już dłużej czekałam na zwycięzcę, mimo że jeszcze do najtrudniejszych nie należała. Także mam nadzieję, że to taki był chwilowy zastój i teraz uda nam się jakoś przyspieszyć. Nawet 1000 zł do wygrania. Kto próbuje? No myślę, że na pewno ktoś, kto kojarzy przysłowia, zna przysłowia. No w tych czasach coraz trudniej o takie osoby, które faktycznie te przysłowia znają, przytaczają czasem, ale może ta wyższa nagroda sprawi, że chociaż spróbujesz sobie przypomnieć te przysłowia. Może sam ich nie używasz, ale może babcia czasem podrzuci, może dziadek, może rodzice. No, reżyser mówi, że to przysłowie, które teraz się tutaj pojawiło na ekranie, mogliście czasem słyszeć za młodu. Także warto sobie odświeżyć pamięć. Można wygrać nawet 1000 zł, więc chyba warto spróbować. Dobrze, reżyser mówi tak, żebyśmy przyspieszyli. Reżyser powiększy dla Was tę zagadkę na chwilę. Ja na ten moment znikam, ale jestem tutaj w studio cały czas czekając na telefon. Natomiast znikam dlatego, żeby ta zagadka mogła się troszeczkę powiększyć. Może ktoś wygodnie już leży w łóżku, nie widzi wszystkich liter wyraźnie. To ta zagadka teraz się powiększy, więc będziesz miał szansę dostrzec wszystko tak jak należy. Czas na szukanie, taki czas na szukanie. Czyli teraz nie dzwonimy, tylko próbujemy rozwiązać zagadkę. No i jak wrócę z powrotem do studia, to mam nadzieję, że uda nam się ją sprawnie rozwiązać. No i reżyser mówi, czas na szukanie do godziny 2. Dobrze? Widzicie zegar w dolnym lewym rogu ekranu, także spróbujmy do godziny, i w prawym też, to spróbujmy do godziny 2 sobie z tą zagadką poradzić. Mamy 3 minuty. Gotowi? No to uwaga, przyglądamy się.
No uwaga, wybiła godzina druga. No i reżyser mówi, no wracamy do studia, mając nadzieję, że ktoś sobie poradził w tym czasie z tą zagadką. No i to czas na wybieranie numeru do studia. Ja jestem z powrotem. Jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto w międzyczasie poradził sobie z tą zagadką, to śmiało, zapraszam. 704 304 310. Jakie to przysłowie? No kto wie? Był czas na myślenie, na skupienie się tylko na zagadce. Ja wam nie przeszkadzałam, myślę, że wtedy, kiedy zagadka zrobiła się troszeczkę większa, mieliście szansę rozwiązać ją szybciej, sprawniej. Jeżeli tak się właśnie udało, to jest czas na odpowiedź. 704 304 310. Nawet 1000 zł czeka. Dobrze, reżyser mówi, że zaproponuje nawet 2000 zł, żebyśmy tym szybciej rozwiązali zagadkę. Ja wam pokażę te pieniądze, bo one tutaj na was czekają. Żeby nie było, że to jakieś tylko wirtualne pieniądze. Nie, nie. One fizycznie tutaj na was w studio czekają. No i mam nadzieję, że doczekają się swojego nowego właściciela. Nawet 2000 zł do wygrania. Dla kogo? Kto jeszcze nie śpi, kto próbuje, kto się nie poddaje, bo ja wiem, że o takiej porze łatwo się poddać, nawet jeżeli jesteś po drugiej stronie ekranu, jeżeli nawet być może spróbowałeś rozwiązać tę zagadkę, mogło się okazać, że nie udało ci się od razu i się poddałeś. Mam nadzieję, że nie wszyscy się poddali, bo do wygrania nawet 2000 zł ja jak najszybciej chciałabym usłyszeć zwycięzcę. 704 304 310 to jest ten numer. Już kilka osób zdążyłam usłyszeć w studio, już kilka osób wygrało. Kto następny? Bo już chcielibyśmy przejść do kolejnej zagadki. Śmiało, znane polskie przysłowie. Tu nie chodzi o to, że jest jakieś przysłowie, o którym nigdy nie słyszeliście. Jeżeli w ten sposób nastawicie się do zagadki, to na pewno jej nie rozwiążecie, bo tutaj chodzi o przysłowie, które znacie, kojarzycie. Tylko po prostu, jak mamy niektóre jedynie widoczne litery, to trudno jest nam szybko wpaść na odpowiedź. Ale może komuś do tej pory już się udało. Był czas na przyjrzenie się tej zagadce. Komu ten czas wystarczył? 704 304 310. Biegnijmy dalej. Kolejne zagadki czekają. Nawet 2000 zł do wygrania. Ale jeszcze nie usłyszałam telefonu. Czekam na tę jedną osobę i kończymy zagadkę. Tu naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy czekali w nieskończoność, aż więcej osób poradzi sobie z zagadką. Bo po pierwsze, nie ma tylu osób przed telewizorem. Po drugie, nie każdy, kto o tej porze ogląda program, próbuje mierzyć się z zagadkami. Niektórzy po prostu oglądają, bo chcą zobaczyć, jak wygrywają inni. Jeżeli tobie udało się zagadkę rozwiązać, śmiało, zapraszam do studia. Nam wystarczy jedna osoba, żebyśmy mogli rozdać pieniądze i przejść dalej. Do wygrania nawet 2000 zł, więc jest o co walczyć. Jeżeli również jest komu, to ja czekam na telefon.
No kto sobie poradził? Nawet 2000 zł do wygrania. Dobra, reżyser mówi, niech będą nawet 4000 zł. No ja się cieszę, że mogę wam rozdać więcej pieniędzy, natomiast dorzuciłbyś jeszcze jakieś litery, bo większe pieniądze nie ułatwią zagadki. Reżyser mówi, nie. 5 chwil i kończymy tę zagadkę. No to reżyser mówi, dobrze, jeszcze raz, żeby nie było, przybliżę wam tę zagadkę tak dla pewności i te 5 chwil spróbujmy ją rozwiązać. Nawet 4000 zł czeka, ale pospieszmy się. 4 chwile już.
No uwaga, czas minął. Słuchajcie, ja myślę, że było wystarczająco dużo czasu. Myślę, że w tym momencie nikt nie może powiedzieć, że za mało czasu na zagadkę, że powinno być więcej czasu, bo to przecież późna pora. Myślę, że czasu było wystarczająco dużo. Jeżeli ktoś do tej pory nie poradził sobie z zagadką, może faktycznie trzeba będzie ją zmienić. Jeżeli jest ktoś, kto już wie, jak brzmi to przysłowie, to ja teraz zapraszam do studia. Dyktuję numer i biegnijmy dalej. Uwaga! 704 304 310. Reżyser obiecał, że dorzuci jeszcze jedną literę. Udało mi się go przekonać, kiedy nie było mnie na wizji. O, którą? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W piątym słowie pierwsza litera. K. No to jeżeli ktoś z Was na przykład rozszyfruje, no nie wiem, czwarty i piąty wyraz, albo czwarty i ostatni, to może skojarzy to przysłowie, bo tutaj można pokombinować, bo może myślicie sobie, ojej, tyle wyrazów, bo tu jest 2, 4, 6, 8, 9 wyrazów, dużo, długie przysłowie i ktoś z Was pomyśli, no nie, tyle wyrazów układać to mi się nie chce o tej porze, ale może właśnie wystarczy ułożyć te 3, 4 wyrazy, żeby reszty się móc już szybciej domyślić. Warto pokombinować, bo do wygrania nawet 4000 zł to są duże pieniądze, ale nie mogę ich oddać, dopóki nie usłyszę telefonu, dopóki nie usłyszę poprawnej odpowiedzi. Jeszcze szansa jest, bo jeszcze zagadka jest na ekranie, ale reżyser odgraża się, że chciałby już przejść dalej, nie chciałby popełnić takiego błędu, że nie zmieni tej zagadki, a Wy jej nie rozwiążecie, więc dopóki jeszcze jest szansa, zapraszam, ale jeżeli to się szybko nie uda, to przejdziemy do czegoś prostszego. Może jednak faktycznie ten ostatni przedświąteczny weekend to czas, kiedy sporo spraw mamy na głowie, więc niewiele osób siedzi dłużej o tej godzinie przed telewizorem. Może gdybyśmy się spotkali w ciągu dnia gdzieś tam pomiędzy porządkami, wieszaniem firanek, myciem okien, to może byłabym w stanie zastać kogoś, kto ma tę chwilę, żeby odtapnąć i zmierzyć się z zagadką, ale tak w środku nocy myślę, że jednak wszyscy odsypiamy. No lepiej, reżyser mówi, żeby lepiej w nocy firanek nie wieszać, bo to dość niebezpieczne. Także w nocy wygrywamy pieniądze. Aha, reżyser mówi, a rano można sobie kogoś zatrudnić za te pieniądze do prania firanek i ich wieszania. No ciekawa wizja reżysera. No oczywiście, że jak mamy szansę i okazję zepchnąć na kogoś innego, może na innego członka rodziny, pewne obowiązki, to pewnie często korzystamy z takiej okazji, ale niestety bywa tak, że te przedświąteczne nasze obowiązki niestety są liczne, więc nie da się ich wszystkich zepchnąć na innych. Także nawet te sprytne osoby mogą jednak nie mieć czasu, żeby o tej godzinie przed telewizorem być, bo coś tam na głowie zawsze mają w ciągu dnia. Nawet 4000 zł do wygrania. Jeszcze nie usłyszałam tej odpowiedzi, ale mam nadzieję, że to się wkrótce wydarzy, bo już chwilę przyglądacie się tej zagadce, także jest nadzieja. Jest nadzieja, jeżeli jest ktokolwiek przed telewizorem, to jest szansa, że ktoś sobie poradzi. Ja wiem, że to jest taka późna pora, jeżeli niewiele osób przed telewizorem, to faktycznie czasem musimy poczekać chwilę dłużej, żeby ktokolwiek spróbował rozwiązać zagadkę i sobie z nią poradził, ale mam nadzieję, że ten moment, kiedy usłyszę odpowiedź, się zbliża. Nawet 4000 zł do wygrania. Jeszcze raz podyktuję numer. Może ktoś w międzyczasie już poradził sobie z tą zagadką, to zapraszam do studia. Uwaga! 704 304 310. Śmiało, pospieszmy się, czekam na jedną osobę. Kolejne zagadki będą raczej dla spostrzegawczych osób. Reżyser mówi, że przygotował takie zagadki, gdzie będziemy szukać różnic. Także uporajmy się z tym przysłowiem i faktycznie przejdźmy dalej. Tylko reżyser mówi, że te zagadki obrazkowe, ponieważ nie chciałby już popełniać kolejny raz błędu i serwować Wam jakieś trudniejsze zagadki, to mówi, że takie prostsze te zagadki przygotował z jedną różnicą, tak żebyśmy mogli je szybciej rozwiązać. Ale co za tym idzie,
będą to zagadki za mniejsze pieniądze. No, mówi, że będzie mógł maksymalnie 50 zł zaoferować za każdą z nich. Także jeżeli ktoś chce powalczyć o te naprawdę duże pieniądze, to jeszcze teraz przy tej zagadce jest szansa. 704 304 310. Czekam na zwycięzcę. Nawet 4000 zł dla jednej osoby. Tylko kto spróbował rozwiązać tę zagadkę? No i przede wszystkim komu się udało, bo ktoś mógł próbować, ale jeżeli pora późna, jeżeli nasz umysł już zmęczony, mogło się nie udać. Komu się udało? Kto już wie, jakie to przysłowie? Kto pamięta te przysłowia? Reżyser mówi, za chwilę pokażemy odpowiedź. Wtedy będzie już za późno, wtedy będzie można przytoczyć przysłowie mądry Polak po szkodzie. No, mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego przytaczać. Że jednak będzie tak jak poprzednio, czyli gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Pan skorzystał właśnie z takiej okazji przy poprzedniej zagadce i wygrał pieniądze. Czy teraz ktoś z Was już wie, jak brzmi i to przysłowie. Kilka przysłów rozwiązaliście, także no, jedne bardzo szybko, na inne musiałam czekać chwilę dłużej, ale jednak radziliście sobie z każdą z poprzednich zagadek. Jak będzie z tą? Bo chcielibyśmy już przejść do tych obrazkowych. Może są przed telewizorem osoby, które nie są mocne w tych przysłowiach i też czekają na te nieco innego typu zagadki. No to dajmy im szansę. Przysłowie, no długie, bo składające się z aż 9 słów to sporo, ale można powalczyć o nawet 4000 zł, także no coś za coś. No jest trudniej, ale i więcej pieniędzy do zgarnięcia. Tylko kończymy zagadkę i będziemy musieli ją zakończyć. Czy usłyszymy zwycięzcę, czy nie? To jest ten problem, bo gdybyśmy tutaj mogli czekać nie wiadomo ile, aż jednak pojawi się ktoś, kto z zagadką sobie poradzi, no to nie byłoby tego problemu. Ale ponieważ program ma swój określony czas i w tym czasie chcielibyśmy Wam zaprezentować jak najwięcej zagadek, to naprawdę najwyższa pora, żebyśmy już mogli przejść dalej. Reżyser mówi, że już i tak za długo ta zagadka jest z nami. Czeka tylko dlatego i nie pokazał jeszcze rozwiązania, bo mówi, że zaproponował duże pieniądze. Skoro kolejne zagadki będą prostsze za mniejsze pieniądze, to nie chciałby Wam tej szansy teraz odbierać. No ale dobrze by było, gdybyśmy faktycznie mogli już przejść dalej. Kto sobie poradził? Nawet 4000 zł do wygrania. 704 304 310.
Słuchajcie, jedna osoba. Tyle potrzebujemy. Tylko tyle i aż tyle. No bo wiem, że o takiej późnej porze nawet o te pojedyncze osoby trudno przed telewizorem. Z drugiej strony naprawdę nie trzeba nam więcej osób, które z zagadką sobie poradzą. Wystarczy ta jedna, która zna odpowiedź, da sobie szansę na wygranie pieniędzy i wybierze numer do studia. Nawet 4000 zł do wygrania. 704 304 310. Kto następny? Kto dołączy do grona zwycięzców, bo już kilka osób wygrało? I przede wszystkim, kto da szansę kolejnym osobom na wygrywanie pieniędzy? No, reżyser mówi, może widzowie czekają na więcej pieniędzy i dlatego nie wybierają numeru do studia, więc reżyser tutaj uprzedza, że więcej pieniędzy nie zaproponuje, także nie ma na co czekać. Jeżeli liczyliście na więcej kasy, reżyser mówi, nawet 4000 zł to i tak duże pieniądze, więc albo usłyszymy teraz telefon, albo po prostu zmienimy zagadkę. Może jest za trudno, może faktycznie wolicie te obrazkowe zagadki. Tyle, że no tak jak mówiłam, te poprzednie zagadki były za mniejsze pieniądze, te kolejne, które będą prostsze, to też będą zagadki za góra 50 zł. Także kto chce powalczyć o większe pieniądze i zna to przysłowie, to teraz ma szansę. Kto będzie chciał powygrywać te łatwiejsze pieniądze za nietrudne zagadki, to szansa będzie za chwilę, jak tylko usłyszymy rozwiązanie. No bo my tutaj... No czekamy do tej ostatniej chwili, póki się da, póki jest szansa. Nie chcielibyśmy Wam zmieniać tej zagadki, jeżeli do wygrania tak duże pieniądze. No ale jeżeli faktycznie nikt sobie nie dał rady, to już lepiej, żebyśmy wygrywali pieniądze przy tych prostszych zagadkach, niż żebyśmy się tutaj przy tej blokowali nie wiadomo ile. Czy jest ktoś, kto sobie poradził, to już za długo ta zagadka jest z nami. Nawet 4000 zł do wygrania. Za trudna ta zagadka, Piotrek. Wiesz, chyba przesadziłeś jak na tę porę. Wiesz, to jest ostatni weekend się rozpoczął przed świętami, więc naprawdę trudno jest zastać kogoś przed telewizorem. No, pewnie byłeś na zakupach, widziałeś, co się dzieje w sklepach, jakie tłumy. Naprawdę każdy albo biega, coś jeszcze dokupuje, albo w domu jeszcze jakieś porządki, jeszcze przygotowania. Naprawdę trudno jest zastać o tej godzinie kogoś przed telewizorem, kto faktycznie ma ten czas, może sobie posiedzieć, nie musi jutro wcześnie rano wstać i nie musi żadnych spraw załatwiać. Nawet 4000 zł. Czy jest ktoś, kto sobie jednak poradził? Słuchajcie, czyli zagadka zostaje z nami do końca programu, ponieważ pojawił się ten napis, a on oznacza, że już nie mamy czasu na zaprezentowanie Wam kolejnych zagadek, bo po prostu nie mielibyśmy czasu na ich rozwiązanie. Z jednej strony dobrze, bo jest cień szansy, że jednak z tą zagadką ktoś sobie poradził i że sięgnie po nawet 4000 zł. Natomiast no, zła informacja jest taka, że te osoby, które czekały na te prostsze kolejne zagadki, no już się dzisiaj nie doczekają. Takie osoby serdecznie w imieniu Moniki zapraszam na jutrzejszy program również o 1:15. Ja z Wami się spotkam w niedzielną noc. Natomiast póki jeszcze tutaj jestem, zdążę usłyszeć telefon i oddać Wam pieniądze. Możecie powalczyć o nawet 4000 zł, ale to od Was zależy decyzja. Ja do Was zadzwonić nie mogę. To Wy musicie się zdecydować. Tak, wiem, jak brzmi to przysłowie. Może dopiero przed momentem udało Ci się je rozszyfrować. Wybieram numer do studia i walczę o nawet 4000 zł. Jeszcze zdążysz. To co, jeżeli jest chociaż jedna, dwie, trzy osoby, które faktycznie poradziły sobie z tym przysłowiem, niech wybiorą numer razem ze mną, rozwiążmy tę zagadkę i kończmy program. Uwaga! 704 304 310. Thank you.
Nawet 4000 zł do wygrania. Kto wie? Jedno przysłowie. Znacie to przysłowie, bo może naprawdę obawialiście się tego, że reżyser jakieś wyciągnął przysłowie gdzieś zakopane, nieużywane. Nie, to nie o to chodzi. Po prostu długie. Jest aż 9 wyrazów, do tego niewiele odsłoniętych liter, a i tak było ich mniej. Reżyser kilka jeszcze nam dorzucił w międzyczasie. Czy jest ktoś, kto sobie poradził z tą zagadką? Bo kończymy nie tylko zagadkę, ale i program. Więc jeżeli szybko nie usłyszymy telefonu, to może się okazać, że nikt nie zdąży sięgnąć po te pieniądze. A decyzja należy do Was. Ja mogę jedynie czekać na dźwięk telefonu, póki jeszcze mnie widać. Śmiało, jeszcze reżyser nie pokazał rozwiązania. To znaczy, że ktoś z Was może to zrobić. 704 304 310. No, reżyser mówi, że nie mamy wiele tego czasu. Półtorej minuty, tak? Nie za wiele. No dobrze, ja muszę to powiedzieć. Uwaga, czas, start. Nawet 4000 zł do wygrania, ale czasu mamy naprawdę coraz mniej. Za chwileczkę kończymy program. Także jeżeli ktoś czekał na ten ostatni moment, zastanawiał się, jeszcze wahał, może dopiero przed chwilą włączył telewizor i rozwiązał zagadkę, jeszcze zdąży się tutaj zgłosić. My czekamy na jedną osobę, także naprawdę mamy nadzieję, że jednak kogoś tutaj usłyszę. Gdybyśmy czekali na więcej osób, byłby to problem o tej godzinie. Ale jedna osoba, jeżeli ktoś nas jeszcze ogląda, rozszyfrował to przysłowie, zapraszam. Jeszcze szansa jest, została minuta. Nawet 4000 zł do wygrania. No ale muszę usłyszeć odpowiedź, muszę usłyszeć poprawnie ułożone przysłowie. Bez tego no nie ma szansy na to, żeby sięgnąć po pieniądze. 40 kilka sekund. Pół minuty. Dwadzieścia sekund. I uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. A to przysłowie to? No kto wie? Jedna osoba. Ja wiem, że nie ma wielu osób o tej porze przed telewizorem. Ja wiem, że z tych nielicznych osób, które jednak program oglądają, naprawdę niewiele może być takich, które faktycznie spróbowały rozwiązać zagadkę. Tym bardziej ważne jest, żeby każda z tych osób, nie wiem, jedna, dwie, trzy, dały sobie szansę i wybrały numer do studia, bo jeżeli tak się stanie, ktoś tutaj trafi. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi, ale jeszcze reżyser nie pokazał tej odpowiedzi na ekranie. To znaczy, że ktoś z Was może mi ją podać i sięgnąć po nawet 4000 zł. Byłoby szkoda takiej szansy nie wykorzystać. Może wybrałeś numer raz. Warto ponowić tę próbę do wygrania nawet 4000 zł, więc szkoda by było nie spróbować. 704 304 310. Jeżeli faktycznie znasz to przysłowie, nie masz o tej godzinie dużej konkurencji. Spróbuj, może właśnie Ty za moment wygrasz te pieniądze. Jeszcze tu jestem i jeszcze czekam. Ale przypominam, że za chwilę ten program się zakończy, ten napis pojawia się tutaj nie bez powodu. Także póki jeszcze jest ta szansa, póki jeszcze nie pokazało się rozwiązanie, to Ty możesz mi je podać. No, budzimy się. Przynajmniej jedna osoba, żeby się przebudziła, to byłoby dobrze.
No nie chcę Wam tutaj takich rad dawać, bo może ktoś z członków Waszej rodziny jest dobry w przysłowiach, ale już smacznie śpi, no może warto go było dobudzić chociaż na moment, żeby coś podpowiedział. No a może ktoś własnymi siłami sobie poradził. No tak czy inaczej można wygrać nawet 4000 zł, więc może ta obudzona na chwilę osoba nie będzie taka zła, jeżeli będzie do podziału tak dużo pieniędzy. Nawet 4000 zł, ale kończymy zagadkę, kończymy program. To jest ostatnia zagadka w dzisiejszym programie, więc i na ostatniego zwycięzcę czekam. Kto? Może udało Ci się rozszyfrować 2-3 słowa i jakoś zaskoczyłeś, jakie to przysłowie, bo znasz, pamiętasz przysłowie. Jeżeli tak, szkoda by było nie sięgnąć po wygraną. Nawet 4000 zł to kwota, którą proponuję. Jeszcze jest to aktualna propozycja, ale za moment będzie za późno. Dobrze, ja już odkładam te pieniądze, sięgam po pytania bonusowe. Ponieważ chyba nie mamy za wiele tego czasu. No ja jestem gotowa, a Wy? Słyszycie te wszystkie dziwne dźwięki w tle? To jest taka oznaka tego, jak reżyser się denerwuje, ponieważ nie jest w stanie Wam tego powiedzieć, bo go nie słyszycie. Niestety ja słyszę, ale Wy słyszycie te wszystkie dźwięki, więc sygnałami Wam tutaj daję do zrozumienia, że najwyższa pora, żeby wybrać numer do studia, bo za chwilkę po prostu będzie za późno. Kto zdąży? /704/304/310. Naprawdę nikt, nawet jedna osoba, wszyscy śpią. Wszyscy odsypiają, szykują się na jutro. Kto nie zostawiał wszystkiego na ostatnią chwilę, na ten ostatni weekend przed świętami i ma teraz chwilę luzu, nie musi wcześniej położyć się spać, to może sobie zrobić prezent pod choinkę. Nawet 4000 zł myślę, że warto powalczyć. Tylko kto zna to przysłowie? No bo ja do Was zadzwonić nie mogę, to Wy musicie się zgłosić po te pieniądze. Jeżeli oczywiście znacie odpowiedź, jeżeli znacie rozwiązanie. Jak brzmi to przysłowie? Znacie to przysłowie, tylko kto sobie z tym poradził? 704/304/310. I? Jeszcze ktoś zdąży. 704/304/310. Słuchajcie, zaczynam się już martwić, bo do tej pory powinnam już usłyszeć telefon. Reżyser już pokrzykuje. Stresuje się. Kto? No jedna osoba, potrzeba jednej osoby, śmiało. 704/304/310. No cieszcie się, że nie musicie słyszeć tego, co reżyser mi tu do słuchawki wygaduje. Ja niestety muszę. No słuchajcie, kończymy za momencik, także ja muszę usłyszeć telefon. No my tu hi, ha, 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 a pieniądze czekają, nawet 4000 zł. Kto? W tym ostatnim momencie.
daj sobie szansę i wybierz ten numer chociaż ostatni raz, żebyś potem nie żałował, że nie powalczyłeś o te pieniądze, nawet 4000 zł. Uwaga, kto wie, wybiera numer razem ze mną. 704 304 310. I? Śmiało, potrzebuję jednej osoby. No, ja wierzę w to, że ktoś sobie poradził. Często jest tak, że czekacie na tę ostatnią chwilę, na ten ostatni moment. To ten moment nadszedł. Naprawdę, jeżeli nie usłyszę szybko telefonu, pożegnamy się bez zwycięzcy. Byłoby szkoda, bo znacie to przysłowie, jeżeli jest ktokolwiek przed telewizorem, kto spróbował rozwiązać tę zagadkę, komu się udało, to mam nadzieję, że jest w drodze do studia. 704 304 310. Ja muszę jak najszybciej usłyszeć telefon. Nie czekajcie, aż będzie za późno. No, kto czeka do końca, może się rozczarować, jeżeli teraz nie wybierze numeru. Musimy kończyć zagadkę, musimy kończyć program. I? Czyli nikomu się nie udało, tak? No znacie to przysłowie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. No pewnie, że tak. 100 zł jest już pana, także cieszę się, że się udało, a teraz walczy pan o nagrodę bonusową. Nie, poczekam tylko, aż pojawi się tutaj nasz zegar. Jest. Uwaga. Przechodzę do pytań. Którego państwa stolicą jest Kabul? O jest. Afganistan? Tak. Wymień przynajmniej jeden zespół, z którym w grupie zmierzy się polska reprezentacja piłkarska w turnieju Euro 2016 we Francji. Ukraina. Jak nazywa się główne bóstwo czczone przez plemię Ranów, czyli Słowian połapskich? Jeszcze raz. Jak nazywa się główne bóstwo czczone przez plemię Ranów, czyli Słowian połapskich? Świętowit, tak się nazywa. Może nie było to najprostsze pytanie, ale zna już pan odpowiedź, może się kiedyś powtórzy, także już będzie pan bogatszy o tę wiedzę. Gratuluję wszystkim zwycięzcom, życzę kolorowych snów. Dobranoc.